Cześć, Kasia. Bartek. Socio TV odcinek 12, którego główną gwiazdą dzisiaj jest Google Plus. A dlaczego Google Plus? Dlatego, że... Jest pustynia. Jest pustynia. Udowodnij. Nic się tam nie dzieje. Za każdym razem, jak mamy szkolenie, a na szkoleniach do Google Plusa dochodzimy około godziny 14, wchodzę tam i na przykład od rana jest tylko jeden wpis. Wiesz, ile wpisów dostałem w tym czasie na Facebooku? Ale gdzie jest ten jeden wpis? Na Google Plusie. No, to takich masz znajomych na Google Plusie. Przepraszam, samą branżę, same znane nazwiska, sami celebryci, 100 ich tam jest, więc... No, a wiesz, że też marki można obserwować na Google Plusie? Wiem. One też po jednym poście dają, tak? No tak, nas obserwujemy, dajemy co kilka dni. Dobrze, pomijając hejt tak zwany w cudzysłowie Bartka co do Google Plusa, trzeba przyznać, że ostatnio pojawiły się statystyki, które twierdzą, że Google Plus jest na świecie drugim portalem społecznościowym pod kątem liczby użytkowników. Ostatnie takie wiarygodne dane z Polski chyba mówiły według Megapanelu, że mieliśmy tam 2,5 miliona w czerwcu zeszłego roku, więc od tego czasu na pewno się dużo zmieniło, przy czym na przykład sam obserwuję większe przyrosty w Polsce na LinkedInie w tym momencie, nie na Google Plusie. Jakoś nie widzę, żeby dużo osób dodawało mnie do jak gdyby obserwowanych, a na LinkedInie cały czas jest jakaś aktywność. No i właśnie też jest kwestia tej aktywności, bo na świecie mówi się, że jest około ponad 500 milionów użytkowników Google Plus. A z tego podobno ostatnio bardzo dużo też aktywnych użytkowników. Oczywiście mamy znowu problem, tak jak u nas, tak? Megapanel, a inne statystyki, tam Comscore, Global Web Index, a inne statystyki. Ale mimo wszystko podaje się, że jest ponad 100 milionów aktywnych. Przekonaj mnie w takim razie. Zakładam, mam konto na Google Plusie. No i dlaczego mam korzystać z Google Plusa, a nie z Facebooka, skoro na Facebooku są wszyscy moi znajomi? Mam już pododawane wszystkie strony i co teraz to mam robić to samo? A w ogóle czy marki na przykład na Google Plusie postują coś innego niż na Facebooku? Ta komunikacja się różni, czy będę dostawał dwa razy ten sam spam? Memy z kotami. Dobrze. Są memy z kotami na Google Plusie? Proszę? Są memy z kotami na Google Plusie? No oczywiście, że są, tak jak wszędzie. No. To dobrze. Wymieszałeś wszystkie kwestie tak naprawdę ze sobą, bo ja nie będę cię przekonywać do tego, żebyś działał na Google Plusie, chyba że ostatnia rzecz, o której dzisiaj powiemy, cię przekona, czyli jedyna funkcjonalność na Google Plusie, która wyróżnia go spośród innych portali społecznościowych, takich jak Facebook. Kasia, na przykład. Nie ruszaj się tak po krzesło, ci skrzypi. Naprawdę. Okej. Więc tak, jeżeli chodzi o Google Plus, tak jak powiedziałeś, w Polsce mamy te ponad 2,5 miliona użytkowników. Powiedzmy, że gdzieś około trójki będzie w tym momencie, co i tak jest nieźle w stosunku do 10 milionów na Facebooku i danych z wczoraj, czyli mamy ponad tam milion z hakiem użytkowników na Twitterze, z czego tylko 40 tysięcy aktywnych. Podczas kiedy Sikorski sam ma ilu w ogóle followersów? 90 tysięcy, prawda? Więc tutaj niestety, ale cały czas zostajemy przy tym Facebooku. Okej, ale ja też mam wrażenie, że na przykład większa aktywność jest na Twitterze niż na Google Plusie. Pomimo tego, że zobacz, obserwuję właśnie same osoby z branży marketingowej. No dobrze, ale co z tymi funkcjonalnościami? To, co mi się podoba jako użytkownikowi prywatnemu, tak, bo to od tego musimy zacząć, to, że jest bardzo dużo opcji takiej tak zwanej customizacji, czyli dopasowywania, personalizowania swojego profilu. Kolejne słowo, które nie ma polskiego odpowiednika. Tak, mamy z tym ostatnio trochę problemu. Okej. I bardzo fajną opcją jest to, że Google Plus na swoim takim oficjalnym profilu na Google Plusie bardzo fajnie prowadzi ten profil, ponieważ pojawiają się tutoriale z tym, jakie funkcje mamy na Google Plusie, z czego możemy korzystać, jak możemy ten profil sobie przygotować, jak działają marki. Dobrze, ale to nie świadczy o tym, że właśnie Google Plus jest tak skomplikowany, że daje tyle różnych nie możliwości. Nie jest skomplikowany. Ale trzeba ludzi tego uczyć? A czy ktoś cię uczył posługiwania się Prosty interfejs, przejrzysty, uczył cię ktoś posługiwania się Facebookiem? A widziałeś aplikację mobilną Google Plusa? Widziałem. I co? Porównaj sobie do Facebooka. No ładnie się porusza, ale ja bym nie powiedział, że ładnie to jest ładnie się porusza, a czy to nie jest ważne przy aplikacji mobilnej? No nie jest to jedna z najważniejszych rzeczy? Ale chyba bardziej mnie interesuje, czy ona równie szybko się ładuje, jak się ładnie porusza. A nie ładuje się szybko? Akurat ładuje się. No to o czym my rozmawiamy? Okej, dobra, czyli funkcje z punktu widzenia użytkownika prywatnego są bardzo
bardzo podobne, tak? Zakładamy sobie konto, prowadzimy komunikację, można ludzi tagować. Pojawiły się już mamy pierwsze gry. Mamy te kręgi, które są, miały być czymś wyjątkowym, ale tak naprawdę na Facebooku również możemy sobie przygotować grupy użytkowników, do których wysyłamy konkretne wiadomości. Mhm. To miała być ta podstawowa przewaga Google Plusa nad Facebookiem. To miała być podstawowa przewaga, ale... Kwestia prywatności. Przewagą moim zdaniem w tym momencie... A czekaj, ja mam takie pytanie, jak ja mam to konto na Google Plusie, mam te kręgi i mam na przykład osoby, które mam w kręgach i ja piszę do tych osób, które mam w kręgach, to kiedy oni to dostają? Ja wiem, że to dla nie wszystkich osób jest do końca jasne. W momencie, kiedy masz okienko posta na Google Plusie... Nie. Kiedy... Bo tak, bo to ja obserwuję te osoby, no to przecież ja nie mogę stwierdzić, czy ktoś będzie dostawał ode mnie komunikaty, tak? To rozumiem, że to dwie osoby naraz się muszą mieć w kręgach, tak? Żeby była obustronna komunikacja. Tak. Chyba, że jest też taka możliwość wysłania tej wiadomości do Extended Circles i wtedy dopasowuje też do innych, do znajomych znajomych jakby docierają. I mamy, jakby mamy też bardzo hashtagi, fajną, nie? Znaczy fajną, nie fajną, bo niektóre marki z tego korzystają tak naprawdę zbyt często, czyli opcję wysłania tego posta w formie maila do tych wszystkich naszych obserwujących. Spam, boring. Spam. No, ale w przypadku, kiedy robimy to rzadko, a mamy jakąś bardzo taką treść ważną, którą chcemy, z którą chcemy dotrzeć do wszystkich użytkowników, do wszystkich obserwujących, to możemy sobie z tego skorzystać. Okej, no i mamy jeszcze hasztagi, tak? Mamy hasztagi. Mamy hasztagi, mamy też bardzo fajną opcję takich top trends, tak zwanych na Google Plusie, gdzie możemy obserwować około 5-6 tematów, takich hot tematów, które teraz panują na Google Plusie. Mhm. Czyli pod kątem jak gdyby podobieństw, to możemy powiedzieć, że Google Plus pod kątem takim komunikacyjnym jest bardziej podobny do Twittera niż do Facebooka, nie? Dokładnie tak. Czyli jest w sumie takim połączeniem. Dokładnie tak, bo hasztagi, tematy, teraz te społeczności, czyli communities, które wyszły kilka miesięcy temu, to są kwestie, które są bardzo fajne. A czy to może świadczyć o tym, że Google Plus będzie serwisem dla kogoś zupełnie innego, że nie możemy porównywać Google Plusa i Facebooka, że to będą dwa różne serwisy zupełnie? Bo może będzie tak, że Google Plus to będzie w ogóle jakiś serwis taki w przyszłości skupiał tylko osoby z pewnych kręgów zainteresowań, nie całą masę jak Facebook. W tym momencie tak jest, że skupia osoby z zainteresowaniami dotyczącymi technologii, dotyczącymi właśnie branży interaktywnej znowu, dotyczącymi takich tematów bardzo spersonalizowanych. Mhm. Czyli załóżmy też IT, technologie. Okej, dobrze. Gdzieś tam cały czas jesteśmy w tym. Okej, a co z markami? Marki mają możliwość, tak jak i na Facebooku, założenia takiego brand page i tam też możemy ustawić cover photo, możemy ustawić zdjęcie profilowe, no i stream jakby wszystkich naszych wpisów. Jeżeli chodzi o Polskę, to z takich branż, które się pojawiają na Google Plusie i są coraz bardziej aktywne, możemy na przykład zauważyć branżę IT oczywiście i nowych technologii, bo to jest coś, co na tak, Google Plusie działa. Geeky działają. Geeky działają. Geeky gicy. Bo zaraz będziemy... Okej. Więc oprócz technologii, oprócz właśnie IT, mamy również prasę, portale internetowe. To są te podmioty, które na Google Plusie rzeczywiście widzę, że zaczynają aktywnie działać. Z takich podpowiedzi, które możemy dać, to na pewno warto pamiętać o tym, żeby do tego profilu na Google Plusie podpiąć po prostu link. Bo wtedy te linki się od razu, jest znaczny wzrost w jakości pozycjonowania. Tak? Jak uzupełniamy profil, tam możemy podpiąć linki. Warto jeszcze w odpowiedni sposób opisać, tak? Czyli nie moja firma, tylko na przykład nazwa firmy i po to podpinamy link. W ogóle jeżeli mówimy o Google, to wiadomo, że te treści, które na Google które zamieszczamy, one też się pozycjonują, więc to jest ta rzecz, która... Właśnie, moim zdaniem to jest jedyna szansa dla Google'a, tak? Czyli to, tagi, co kiedyś zrobił... treści, pozycjonowanie... Tak, że to się Google będzie... Google Social Search, które miało działać, ale... Search plus your word. Tak to się nazywało, nie social search. Oprócz tego pozycjonowania i treści i tego, że możemy sobie ustawić, spersonalizować tą naszą brand page, mamy również jedną fajną opcję na Google Plusie, która wyróżnia Google Plusa od Facebooka i innych. Czyli? Czyli Google Hangouts. A co takiego? Co to takiego? Google Hangouts to po prostu możliwość tworzenia wideokonferencji, z tym, że przewaga Google nad innymi podmiotami, na przykład Skype'em, jest taka, że tutaj na wideokonferencji może połączyć się ze sobą 10 osób.
I to jest naprawdę fajne, bo po pierwsze, rozrywka, możemy sobie udostępniać film na YouTubie i oglądać go wspólnie w dziesiątkę. Marki często działają tak, że czasami robią na przykład premierę jakiegoś materiału. Ostatnio widziałam, że Al Jazeera miała wypuścić nowy dokument, program dokumentalny i premiera odbyła się właśnie poprzez Google Hangouts. Bardzo fajna opcja. Na Google Plusie, na brand page mamy możliwość zobaczenia sobie takiego terminarzu, jeżeli chodzi o hangouty. I tam możemy zobaczyć, że na przykład podczas karnawału było około 130 hangoutów, które pokazywały nam live imprezy. I nawet zdarzały się hangouty, gdzie mogliśmy się razem uczyć tańca takiego jak samba. Dobra, opowiedz o tych konkursach, o których czytaliśmy ostatnio, bo to mi się wydaje świetną sprawą, tak? Czyli, że nagradzamy osoby, które wykażą się jakąś tam aktywnością, tak, w najbliższym czasie... tym, że mogą usiąść w pierwszym rzędzie. Co to znaczy w pierwszym rzędzie? Co to znaczy w pierwszym rzędzie? Czyli wśród tej dziewiątki osób, które są dostępne, widoczne w pasku właśnie na Google Hangouts, a cała reszta oczywiście może śledzić ten Google Hangout. Czyli może go tylko oglądać. Poprzez czat. Też tak można zadawać pytania, udzielać się na czacie. Ale obraz widzą cały czas. Obraz widzą cały czas. Obraz jest oczywiście, możemy sobie udostępnić na naszym kanale na YouTubie i to jest bardzo fajna rzecz. Oraz ten Google Hangout może być nagrany i później możemy go na przykład pokazać, że odbył się Google Hangout, wyglądał tak, a tak. Taka opcja też jest możliwa. Więc Google Plus właśnie takie opcje udostępnia nam. No i sprawdźcie sobie ten terminarz Google Plus Hangouts, Hangouts on Air się nazywa. I tam oprócz hangoutów, które Google Plus sam z siebie ogłasza raz na dwa tygodnie, możemy na tych hangoutach w ogóle zapytać o funkcjonalności Google Plus, dowiedzieć się nowych rzeczy, sprawdzić tutoriale, zapytać o coś, ale możemy też zobaczyć właśnie hangouty, które będą dostępne w najbliższym czasie, zwykle rozrywkowe, czasami są nawet koncerty, jakiś launch piosenki na przykład nowej danej gwiazdy. Czyli jakbyś miała tak powiedzieć, co twoim zdaniem jest największą przewagą Google Plusa albo przewagą, co go może wyróżnić, tak? Co może mu dać tą szansę stania się najpopularniejszym serwisem w pewnym momencie, jeżeli w ogóle to się stanie, to co by to było? Hangouty właśnie? Dwie rzeczy. Właśnie kwestia tego, że to jest Google i mamy integrację z innymi aplikacjami Google. Kwestia pozycjonowania tych treści. Czyli tego, że może to działać rzeczywiście na naszą pozycję w wyszukiwarce, czyli w Google de facto. No i właśnie hangouty, co jest czymś fajnym, rozrywkowym, ale coraz częściej wykorzystywanym przez marki do promocji różnych rzeczy. Ja bym raczej postawił na uspołecznienie wyników wyszukiwania, ale w moim przypadku jest ten minus, że do uspołecznienia wyników wyszukiwania potrzebna jest aktywność. A jak powiedzieliśmy na początku, tej aktywności na Google Plusie nie ma. Oby jednak była wreszcie. Tego wam życzę. A mnie możecie spotkać na Google Plusie raz na jakiś czas. Okej. Dziękujemy. Dziękujemy.